akcji pomysłowej trenera gości pana Krzysztofa Łętopę oraz trenera gościowi pana Wojciecha Boreckiego. Bardzo proszę o komentarz pomysłowy, może zacznijmy od trenera gości, bardzo proszę. Ja powiem tak, że gratuluję zawodnikom za postawę w dzisiejszym spotkaniu. Na pewno przez 90 minut dążyliśmy do strzelenia bramki. Oczywiście w pierwszej połowie stworzyliśmy dużo więcej sytuacji klarownych, z czego jak zwykle w poprzednich spotkaniach też mamy 100% sytuacje, nie potrafimy ich wykorzystać. Natomiast w tym spotkaniu myślę, że konsekwencja i upór zawodników i zmiany oczywiście też, które wprowadziłem w tym spotkaniu od początku, dały jakość tej drużynie i wydaje mi się, że po ostatnim przegranym spotkaniu u siebie, które to można powiedzieć, przeciwnik wykorzystał nasze błędy w 120%. W tym meczu staraliśmy się grać o pełną pulę i to nam wyszło. Strzeliliśmy tą jedną bramkę, która dała nam te 3 punkty w tabeli. Jeszcze raz mówię, myślę, że drużyna zasługuje na duże słowa uznania. Chcemy w każdym meczu grać o zwycięstwo. Oczywiście różnie to wychodzi. W tym meczu zdobyliśmy te 3 punkty i mamy dopisane do swojego dorobku. Przede wszystkim gratuluję tutaj trenerowi, drużynie Okocińskiego, zwycięstwa i 3 punktów. No, drużyna Resowi jest na zakręcie, na wielkim zakręcie mi się wydaje. No, 4. porażka z rzędu to chyba nie przypadek. To nie przypadek i trudno tutaj może wyciągać wnioski daleko idące, ale na pewno w przekroju całego spotkania drużyna Okocińskiego była lepszym zespołem. W moim zespole, w drużynie Resowi, no zdecydowanie brakuje jakości gry. Ja tu nie mam takiej pełnej oceny tej możliwości poszczególnych zawodników, no ale tak moi asystenci mówią, to nie jest ten Hajduk, to nie jest tam ktoś jeszcze, tak można kilku kolejnych zawodników wymieniać i po prostu oni nie poznają tych zawodników. Z czegoś, no, przyczyna pewnie jest głębsza i po prostu w tej chwili ta kadra, nawet liczebnie silna, to ilość nie idzie w jakość. I tutaj, no, zdecydowanie apetyty, że tym składem personalnym można coś więcej ugrać, to będzie bardzo trudne zadanie. Niemniej jednak, no, zmienił się sposób na grę. Nie wiem, czy panowie to dostrzegliśmy, ale troszkę zawodnicy dostali więcej swobody. No, mi się wydaje, że na chwilę obecną to było optymalne ustawienie. Dostał szansę, co prawda niespodziewanie, jeden z chłopaków, który w ogóle nie był w kadrze tego zespołu, ale myślę, że nie zawiódł. Te 60 minut, które zagrał, miał nawet swoje 2 sytuacje bramkowe i gdyby troszkę mu szczęście dopisało, bo tam przy tej pierwszej sytuacji to bramkarz sytuacyjnie obronił, to mogło być zupełnie inaczej. Ale tak jak mówię, w przekroju całego spotkania drużyna Okocińskiego była lepszym zespołem. No, nawet wycofanie jednego nominalnego obrońcy, wprowadzenie 3 napastników, no jak gdyby nie zmieniło zbyt wiele. No, bo te sytuacje z pierwszej połowy, które miała drużyna Kocińskiego, no to były jasne i klarowne i to mogło się skończyć stratą bramki zdecydowanie wcześniej. To, że drużyna chce, bo drużyna Resowi walczyła, chciała, no ale no, możliwości są ograniczone. I tutaj nie zmieni ani nastawienie bardziej ofensywne, ani bardziej defensywne. No po prostu w każdej formacji musi być jakość tej gry. No, jestem rzeczywiście tak po tym meczu i po tych, tak jak pan powiedział, bo rozmawialiśmy chyba wcześniej nawet przed zajęciami treningowymi, ja po zajęciach treningowych już tak troszkę spuściłem z tonu i byłem takim, troszkę bardziej inaczej na to patrzyłem, ale ten mecz rzeczywiście pokazał, że tak jak powiedziałem, to jest gra o środek tabeli, o bezpieczne miejsce, to mi się wydaje będzie nasze zadanie do końca tej rundy. A co się wydarzy później, no trudno mi powiedzieć. No, w każdym razie Rzeszów chyba zasługuje na to, żeby tu pomyśleć o jakimś futbolu na wyższym poziomie, ale na razie to drużyna Okocińskiego była w tym dzisiejszym spotkaniu zdecydowanie lepsza, to jest takie moje zdanie i sądzę, że ta 4. porażka z rzędu to nie jest dziełem przypadku.